Sanocki Jarmark jest spadkobiercą imprezy, która odbywała się do tej pory, czyli jarmarku IKON. I w początkowym zamierzeniu miała być to promocja pracowni IKON, rękodzielników, rzemieślników i z Sanoka, i z regionu. Z czasem tych wszystkich wystawców jest tak duża ilość i w zasadzie różnorodność praktycznie z całej Polski, że stało się to poniekąd takim miejscem spotkań tych wszystkich rzemieślników, gdzie spotykają się, nawiązują kontakty, a przy okazji wystawiają swoje wyroby i mieszkańcy nie tylko Sanoka, ale również i turyści, którzy tutaj przebywają na wakacjach, mają możliwość przyjazdu, mają możliwość obejrzenia tego rękodzieła, no i zakupu tego wszystkiego. Dzisiaj przyjechałam ze swoimi pracami, jak widać za mną, więc tematyka jest bardzo różna, począwszy od twarzy dziecięcych, poprzez konie, abstrakcje. Także maluję praktycznie wszystko. Polskie rękodzieło jest wciąż niedoceniane. Naprawdę z różnymi ludźmi się rozmawia i jedni, powiedzmy, cieszą się popularnością, inni z kolei nie. No jeżeli chodzi o malarstwo generalnie, czy to olejne, czy akrylowe, no to jeszcze nie jest to aż tak rozpowszechnione po prostu w Polsce, jak na przykład na rynku niemieckim czy słowackim. No, te rynki niestety są bardzo chłonne. No, nasz jeszcze jest wciąż po prostu ubogi i raczej ludzie chodzą, oglądają, a takich kupców, po prostu, którzy docenią pracę i to wszystko, no to jest bardzo niewielu. No, można dostać takie tradycyjne litewskie rzeczy, wileński powiedzmy, chleb żytni na zakwasie ciemny. No, ludzie nie wierzą, że to jest niebarwiony. Senkać, ciasto drożdżowe, pierniki litewskie, takie tradycyjne wyroby z tych stron. Trudno dostać w Polsce dobrego chleba, już naprawdę takie czasy te unijne, chociaż u nas też, ale jeszcze jakoś tak podtrzymujemy tradycję, może nas tam mniej, dlatego mało stosujemy jakichś proszków, polepszaczy, prawie nie stosujemy. Jest taki oryginalny, naturalny produkt, jak kiedyś były, nie? Jak chleb piekli na wsi na 3 tygodnie, to tak samo robimy ten chleb. Sanocki Jarmark to już po raz drugi impreza w ramach wspólnej promocji z podkarpackim Trójmiastem, z Jasłem i z Krosnem pod hasłem Zatrzymaj klimat lata. I tak jak Jasło i Krosno gości tutaj u nas dzisiaj, tak my również podczas ich imprez będziemy gościli. Myślę, że to świetna promocja dla Jasła, Krosna i Sanoka. Jest to promocja 3 kolejnych weekendów wakacyjnych spędzonych właśnie pod Karpackim Trójmieście. W tym roku rozpoczynamy od Sanoka. Następnie zapraszamy wszystkich do Krosna i my zakończymy w Jaśle, będą to Międzynarodowe Dni Wina. Jest to bardzo fajna i ciekawa impreza, ponieważ możemy przyciągać turystów nie tylko do jednego miasta, ale do spędzenia 3 kolejnych weekendów właśnie na Podkarpaciu i właśnie u nas. Tym bardziej, że te miasta są koło siebie i są niedaleko. Także widzimy już pierwsze owoce i bardzo fajnie się to ludziom zaczyna kojarzyć, Jasło, Krosno, Sanok.